Jezus. Halleluja. Będziemy Cię czcić tutaj, Jezus, i uwielbiać. Halleluja. 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 Wielki przywilej być u Państwa w mieście. To jest piękne miasto. Kilka
kilkakrotnie byliśmy już u Państwa i mogliśmy mówić o Jezusie. Chcę, żebyście dowiedzieli się dzisiaj o tej wielkiej prawdzie. O tym, że Jezus Chrystus jest żywy. O tym, że to jest wielki, potężny Bóg. Że to jest Pan Panów i Król Królów. Że to nie jest historia tylko. Że to nie jest religia. Że to nie jest kultura naszego narodu. Ale że to jest coś prawdziwego. Chcę, żebyście dzisiaj się dowiedzieli o tym, że Jezus żyje. Że On nie jest tylko w wyobrażeniach, w bajkach i w legendach. Że to nie jest coś, w czym wzrastamy, a potem w czym umieramy i idziemy wszyscy do piekła. Przyjaciele, to nie tak. Prawdą jest to, że Jezus Chrystus, Pan Panów i Król Królów, On umarł za nasze grzechy, On wstał z martwych, On żyje. Ja nazywam się Artur Ceroński i miałem przyjemność spotkać Jezusa Chrystusa w 2001 roku. I mam dokumentację ze szpitala psychiatrycznego, że jestem zdrowy. Przyjaciele, chcę, żebyście wiedzieli, że kiedy miałem 17 lat, zamordowałem człowieka. Byłem dealerem narkotyków. Siedziałem wiele lat w więzieniach. Robiłem bardzo złe rzeczy. Krzywdziłem siebie, krzywdziłem innych ludzi. Handlowałem narkotykami. Byłem uzależniony od kokainy i trzykrotnie umierałem. Trzykrotnie znajdowałem się na ojomie, gdzie moje ciało stawało, gdzie serce nie stawało. Rozumiesz? Ale nic nie było w stanie odwrócić mnie od tej drogi, którą szedłem. Byłem bogatym przestępcą, miałem dużo pieniędzy i uważałem, że jestem pępkiem świata. Uważałem, że wszystko najlepiej wiem, uważałem, że pieniądz jest Bogiem. Ale kiedy w 2001 roku trafiłem do więzienia, kiedy tam w moje ręce trafiła Biblia, którą zacząłem czytać z nudów, to tam dowiedziałem się, że Jezus żyje. Dowiedziałem się, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, mówię Tobie, każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I wiesz, co zrobiłem? Upadłem na kolana, powiedziałem: Jezu, ja chcę Ciebie poznać. Ja jestem popaprany psychicznie. Ja całe życie siedzę. Ja umiem tylko krzywdzić ludzi. Ja powiedziałem: Jezu, ja przepraszam Cię za całe moje życie. I wtedy Jego potężna moc przeniknęła mnie. I wtedy On dotknął mojego życia i zmienił mnie w innego człowieka. Wiesz, dlaczego tutaj jestem? Dlatego, że poznałem Jezusa. A prawda jest taka, że nie trzeba być na dnie. Nie trzeba być takim popaprańcem jak ja, żeby potrzebować Jezusa. Bo Słowo Boże mówi, że wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. Ale są usprawiedliwieni za darmo. Z łaski, przez wiarę. Nie ma człowieka, który nie potrzebuje Jezusa. Nie ma takiego człowieka. Możesz być dobrym grzesznikiem albo złym grzesznikiem. Ja byłem złym grzesznikiem. Dobrzy grzesznicy chodzą do kościoła, kłaniają się sobie uprzejmie, nie cudzołożą, nie mordują, nie wciągają towaru i nie chlają. Ale w swoich sercach są takimi samymi złodziejami, przestępcami i cudzołożnikami. Ale Jezus Chrystus przyszedł na ziemię po to, żeby złamać moc grzechu. On w swoim potężnym krzyżu złamał moc grzechu. Jeżeli był w stanie podnieść takiego bydlaka jak ja, to również jego moc jest w stanie sięgnąć do twojego życia. On dzisiaj mówi do ciebie: przyjdź do mnie, zaufaj mi, powierz mi swoje życie. Słowo Boże mówi, że jeżeli uwierzysz w sercu swoim, że Chrystus stał z martwych i wyznasz ustami swoimi, że to Jezus, a nie twoje ego jest Panem, będziesz uratowany. Od czego? Będziesz uratowany od piekła, jakkolwiek go pojmujesz. Przyjaciele, diabeł cały czas ściemnia ludzkość, że musimy robić tak, albo tak, że musimy się podobać innym, że musimy chodzić w swoich słabościach, że musimy ulegać systemowi tego świata, bo inaczej nie damy rady. Ale prawda jest taka, że 2000 lat temu na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus, ucieleśniony żywy Bóg, pokonał szatana. Jezus pokonał szatana. Szatan został pokonany, przyjaciele. I dzisiaj każdy, kto uwierzy w to, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem, że On jest Synem Boga, ucieleśnionym żywym Bogiem, nie umrze, ale będzie żył na wieki. Przyjacielu, wystarczy, że spojrzysz w swoje serce i zobaczysz, gdzie byś spędził wieczność, gdybyś umarł. Gdybyś dzisiaj umarł, a umrzeć naprawdę nie jest trudno. W każdej chwili człowiek może się wykończyć. W każdej chwili może stanąć pikawka i finito. Ale rozumiesz, że tylko ten, kto będzie w tym czasie pojednany z Bogiem, pójdzie do nieba. Każdy inny pójdzie do piekła. I ten frajer, diabeł, będzie dalej z nim jechał. Ale to jest twoja decyzja. Moje pytanie do ciebie jest dziś takie. Gdybyś dziś umarł, gdzie spędzisz wieczność? Gdzie spędzisz wieczność? I nie kozać.
zobacz, nie myśl sobie, że ty nie potrzebujesz Boga, albo że sobie poradzisz. Nie, przyjacielu, człowiek to brzmi dumnie, szczególnie w trumnie. Prawda jest taka, że wszyscy kiedyś odejdziemy z tej ziemi. Słowo Boże mówi, postanowiony raz umrzeć, a potem sąd. Bóg ciebie nie zapyta o to, czy byłeś dobry, czy zły, czy chodziłeś do kościoła, czy nie, czy byłeś katolikiem, protestantem, czy prawosławnym. Bóg ciebie o to nie zapyta. On zapyta ciebie o prostą rzecz. Czy uwierzyłeś mojej Ewangelii? Czy przyjąłeś zbawienie z łaski? Czy po prostu uwierzyłeś? Jeżeli nie masz pewności, że po śmierci pójdziesz do nieba, chciałbym, żebyś teraz oddał swoje życie Jezusowi. Chciałbym, żebyś zrobił to teraz. Przyjaciele, kto z was nie ma pewności, że po śmierci pójdzie do nieba? Podnieś rękę. To jest bardzo ważne. Kto z was nie ma pewności? Podnieś rękę tam, gdzie jesteś. Podnieś rękę, ach, ja się pomodlę z tobą. To jest decyzja twojego życia. To jest decyzja twojego życia. Ja w 2001 roku oddałem życie Jezusowi. Ja podniosłem swoją duchową rękę i powiedziałem, przyjdź do mnie i stałem się obywatelem nieba. Dzisiaj jestem człowiekiem, który żyje w zwycięstwie. Dzisiaj kocham ludzi. Dzisiaj moim autorytetem jest Jezus, który jest prawdziwym kozakiem. Dzisiaj szatan jest zdeptany pod moimi nogami. Dzisiaj nikogo się nie boję, niczego się nie wstydzę. Mam szczęśliwą rodzinę. Mam wspaniałą żonę, którą kiedyś bardzo krzywdziłem, bardzo ją niszczyłem, ale ona wszystko mi przebaczyła. Dlaczego? Bo poznała tego samego Jezusa. Dzisiaj mam sukces. Jeżeli ty nie jesteś jeszcze obywatelem nieba, to nie masz sukcesu. Nie jesteś człowiekiem sukcesu. Sukces to jest to, że po śmierci pójść do nieba, a przy okazji żyć na ziemi zwycięskim życiem. Zostań z nami, posłuchaj tego, co mówimy. Bądź z nami do końca, bo możesz dzisiaj wziąć swój cud.